program napędza marka Powerbank Energy Drink. Oczywiście, mamy 22 dzisiaj października i fajnie, że udało się zorganizować trening jeszcze w takich warunkach, gdzie no troszeczkę deszczyku nam popadało, warunki były inne niż zawsze. Chłopacy zobaczyli troszeczkę inny żużel, bo wiadomo, no żużel to nie tylko trzymanie gazu. Dzisiaj się o tym doskonale przekonali i myślę, że trening bardzo pożyteczny i zaowocuje to w przyszłości. No tak jak gdyby aura przygotowała nam tor zupełnie odmienny niż trenowaliśmy cały sezon. I tutaj nasi młodzi zawodnicy i adepci mieli dzisiaj lekcję życia, mogę powiedzieć, i jakiś podgląd na żużel, jak to może wyglądać. I sądzę, że każdy z dzisiejszego treningu wyniósł jakąś cenną lekcję i każdy był zadowolony z tego, także duży plus z dzisiejszego treningu. Ogólnie dzisiaj tor bardzo wymagający, trochę było ślisko, mokro, ale niektórymi miejscami przyczepnie. Nigdy nie miałem okazji jeździć na takim torze, więc się złapałem też trochę takiej doświadczenia na takim torze. Ogólnie trochę pojeździliśmy, powariowaliśmy z chłopakami ostatni trening, więc bardzo fajnie było. Wrażenia dobre, ciężki tor, ale na takim też trzeba jeździć. Dużo doświadczenia nowego, bo ślisko, ciężko się jechało, ale pozytywnie. Licencja mi poszła dobrze, bo ją zdałem, ale no te punkty, które robiłem w Nice Cupach, w zawodach młodzieżowych, mogłyby być o wiele, wiele lepsze. Ale na następny sezon chciałbym pokazać, że umiem jeździć. No ogólnie, powiem tak, ciężki kawał chleba na ten żużel, myślałem, że to tak nie będzie aż. Ogólnie, no bardzo fajnie, nie? Fajnie, te wszystkie wyjazdy na zawody i to wszystko, inne tory poznawać i z innymi wyścigami się ścigać. Ale jeszcze wiele pracy przede mną i myślę, że z czasem będzie lepiej.
Tak, zdobyliśmy 3 licencje, mogła być jeszcze jedna więcej, ale kontuzja, no niestety, nieraz tak bywa. Do tego też nowi adepci rokują na przyszłość i widać, że konkurencja będzie rosła tutaj w klubie i sądzę, że to jest na duży plus. Dbacie o tych chłopaków, a na pewno będzie z nich dobry pożytek. Ogólnie lubię współpracować z młodzieżą. Niekiedy to wychodzi ciutkę lepiej, niekiedy ciutkę gorzej. Na pewno dla mnie to jest nowe doświadczenie, nowe przeżycie. Tak jak wspomniałem wcześniej, no z młodzieżą czuję się dobrze. Myślę, że to jakoś też owoc gdzieś tam się zbierze w przyszłości. Sponsorem programu jest Hilgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.